to jak przyszli Niemcy już. A tam las taki był piękny, bo u nas te sosny to jakieś takie karlowate. A tam to byli takie pod niebo, choć ty wiesz na maszt jakiś tam dostatku. Takie byli no równiutkie. Cały ten cmentarz taki był zasadzony. To jak zaczęli wycinać i wozić, no tam nikt nie pilnował tego. Oni wycinali i wozili sobie na opał. O, wycięli wszystko. A te macewy, co tam leżeli, to potem, to już teraz po wojnie. To kto to tak zarządził? No to chyba nasze władze, bo ktoś tam napisał, że to Niemcy. No Niemcy nam chodnik wykładali. Nie Niemcy, ale to nasza władza zarządziła i te macewy pozbierali i nawet z tymi napisami, ale co, jak my tam napisów nie rozumiemy, to co nam tam macewy? Cała Michałowska ulica była wyłożona tymi macewami. Ja sama szla, widzę, leżą, ale co, jak ja tam przeczytam, kto to, jak ja nie umiem czytać. Cała strona, jak w tą stronę, to lewa strona była wyłożona tymi macewami. A potem przyjechał jakiś pan, to już było w latach chyba 50. I on tam tędy szedł, czegoś tam chodził, zobaczył, jak przyleciał, bo ja wtedy w gminie pracowałam. Mówi, co to u was dzieje się? To ulica, chodnik wyłożony macewami? Kto to widział? Tak nie wolno. I wtedy wszystkie te macewy pozbierali, ale gdzie oni stali, to ja nie wiem, bo nie było żadnej. Ale gdzieś oni byli. Gdzieś tam u kogoś, może gdzie w stodole stali, czy gdzie. To teraz mówili, że ich zawieźli tam i wszystko poskładane stoi gdzieś tam. O.